Cześć, nazywam się Jerzy Lipczyński, jestem head coachem na Polskę amerykańskiej marki Stride i autorem programu treningowego w Stride Power Academy, opartego o trening na mocy i tętnie. W naszej akademii trenujemy na parametrze, który pozwala nam maksymalizować efekty treningowe, kontrolować w czasie rzeczywistym intensywność wysiłku, a także poprawiać technikę. To tylko niektóre z wielu danych, jakie możemy analizować pracując na mocy z czujnikiem Stride. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować, jak zacząć trening z mocą i omówić najważniejsze zagadnienia. Moc krytyczną oraz strefy mocy, czym są i jak je wyznaczyć, parametry techniki, jak wykorzystać je do poprawy swoich umiejętności, running stress score, czyli obciążenie treningowe oraz stride running profile, czyli profil określający motoryczny potencjał biegacza. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to kalibracja urządzenia. Przebiegamy na bieżni 1600 metrów. Za każdym razem, gdy znajdujemy się na linii, z której rozpoczynaliśmy kalibrację, odcinamy okrążenie. To daje nam dokładny pomiar odległości, którą pokonujemy. Od tego momentu nasz czujnik jest o wiele bardziej precyzyjny niż jakikolwiek GPS. Drugą konieczną czynnością, którą musimy wykonać, to test mocy krytycznej. Istnieje kilka możliwości określenia mocy krytycznej. Możemy wpisać najlepszy rezultat, który uzyskaliśmy w ostatnim czasie na zawodach na 5 lub 10 km. My zalecamy jednak wykonanie jednego z dwóch testów, tak zwanego testu 3x6 lub 3x9. My dzisiaj wykonamy test 3x9, a protokół z tego testu jest widoczny na ekranie. Podczas testu określamy moc krytyczną. Chciałbym Wam powiedzieć, czym tak naprawdę jest ten parametr. Moc krytyczna to ilość watów, jaką nasz organizm jest w stanie utrzymać przez jedną godzinę. Jeśli ktoś wykonywał badania wydolnościowe określające progi tętna, to moc krytyczna oscyluje w okolicach progu beztlenowego. Znając wartość mocy krytycznej, program Stride Power Center określa nam ilość watów, jakie jesteśmy w stanie generować w konkretnych strefach treningowych. Dzięki temu wiemy, jak intensywnie mamy trenować. Dzięki Stride'owi jesteśmy w stanie co krok monitorować intensywność podczas biegu. Każda zmiana warunków jest natychmiastowo brana pod uwagę, co pozwala na równomierne wydatkowanie energii podczas treningu czy zawodu. Problemem przestają być zmieniające się warunki zewnętrzne, takie jak nachylenie terenu, niewielkie pętle, bieg w górach, tunelu lub pod mostami, gdzie często GPS-y mają problemy. To ogromna przewaga, gdyż zawsze wiemy, jaką wartość watów musimy zachować, by osiągnąć swój cel. Stride zabezpiecza również biegacza przed podjęciem zbyt ambitnych celów za wcześnie. Pomaga w tym Stride Runner Profile, czyli trójkątny wskaźnik, pokazujący nam, jaki poziom siły, wytrzymałości i przygotowania organizmu do danego dystansu prezentujemy. Jest to niesamowicie ważne, pomaga uniknąć długotrwałych kontuzji, takich jak przeciążeniowe złamania kości, które zdarzają się wśród amatorów bardzo często i są spowodowane zbyt dużymi obciążeniami, na które organizm nie jest gotowy. Jednym z unikatowych parametrów, jakie jesteśmy w stanie analizować za pomocą Stride'a, jest tak zwany form power, czyli straty energii powodowane różnymi aspektami, m.in. brakami technicznymi. Kontrola tego parametru prowadzi do poprawy techniki, a co za tym idzie, zmniejszenia strat energii. Kolejnym elementem wartym uwagi jest sztywność odbicia czy oscylacja pionowa środka ciężkości. To parametry, które wybitnie wpływają na to, jak szybko biegamy i ile energii tracimy podczas biegu bez powrotu. Kontrola tych elementów i praca nad nimi pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie siły naszych mięśni, by przesuwać się w kierunku biegu. Zawodnik, którego środek ciężkości oscyluje, załóżmy, w okolicach 14 cm, wykona o wiele większą pracę na tym samym dystansie niż zawodnik, który ten parametr ma o wartości 8 cm. Innymi słowy mówiąc, co krok biegacz na taką wysokość musi wynieść wagę swojego ciała. Współczynnik, który również zasługuje na uwagę, to tak zwany running stress score, czyli obciążenie treningowe. To wartość podawana po każdym treningu. W uproszczeniu mówiąc, współczynnik ten określa, jak długo i jak intensywnie pracowaliście na treningu. Kontrola tego parametru pozwoli nam na doskonałe dopasowanie planu treningowego do Waszych potrzeb. Pozwoli równocześnie zapobiec przetrenowaniu i sprawi, że w dniu startu będziecie czuć się odpowiednio wypoczęci i gotowi osiągać Wasze cele. Podsumowując, trening ze Stride'em jest wymagający, ale i bezpieczny. Czujnik przy bucie sprawia, że zawsze wysiłek będzie dopasowany do Waszych obecnych możliwości. Wspomniane wcześniej parametry to jedne z wielu, które pozwolą Wam jeszcze bardziej zindywidualizować trening i rozwinąć Wasz potencjał. Stride sprawia, że wydatkujemy energię równomiernie podczas treningu i zawodów, co pozwala na dotarcie do celu zgodnie z założeniami i obecnymi możliwościami organizmu. Osoby zaczynające przygodę z bieganiem mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ w żadnym momencie Stride nie będzie wymagał wysiłku ponad obecne przygotowanie organizmu do treningu czy startu. Zapraszamy na stronę www.stride.com.pl po jeszcze większą dawkę wiedzy i bezpośrednio do kontaktu ze mną na Facebooku poprzez stronę Place to Try.
Życzę Wam udanych treningów, świetnych startów i oczywiście niech moc będzie z Wami.